Panie marszałku, Wysoki Senacie, to kolejny sądny dzień dla polskiego parlamentaryzmu, sądny dzień dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, sądny dzień dla Polski. Jest to dzień, w którym PiS, mówiąc kolokwialnie, dopycha kolanem, używając siły, dopycha drzwi, za którymi zostawiacie Polskę, o którą wspólnie biliśmy się kiedyś, o której marzyliśmy i którą wspólnie budowaliśmy w ostatnim 30-leciu. Polskę, która zrodziła się z naszych marzeń, naszej walki, naszych pragnień, aby żyć w normalnym ustroju, który wpisywałby się w dorobek cywilizacyjny Europy, tej zbudowanej według łacińskich wzorców. Polskę zbudowaną o trójpodział władzy jako fundament ładu, który normuje ustrój państw, które tworzą wspólnotę europejską, wspólnotę opartą na systemie tych wartości, które dzisiaj tą ustawą przekreślamy. Bo trzeba na nią spojrzeć w kontekście również innych ustaw, które parlament uchwalił. Była o tym mowa, o Trybunale Konstytucyjnym, o prokuraturze, o służbie cywilnej, o mediach publicznych, o ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora i wielu innych ustaw, które w istocie prowadzą do demontażu demokratycznego państwa prawa. I ja sobie pozwolę sięgnąć pamięcią, odwołać się do okresu, kiedy budowaliśmy Solidarność, kiedy nasze marzenia o wolnej, suwerennej Polsce zaczęły się realizować, kiedy tamtejsza dobra zmiana z okresu Solidarności, jako rzecz oczywistą postulowała o to, aby elementem ładu przyszłej Polski była oczywista zasada niezawisłości sędziego i niezależności sądów. Mówił o tym również wtedy i później świętej pamięci Lech Kaczyński, do którego przecież też odwołujecie się. A co jest zasadniczym celem tej ustawy, poza wpisywaniem się w ten kontekst demontażu demokratycznego państwa prawa? No, celem jest przyspieszenie wymiany kadrowej w Sądzie Najwyższym, po to, aby wybrać tak zwanego swojego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No jest to oczywiste dla wszystkich tych, którzy obserwują wydarzenia ostatnich tygodni i taki pośpiech legislacyjny w tej sprawie. Co do merytorycznej oceny, ja się w pełni zgadzam z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich, doktora Bodnara, w pełni się identyfikuje z tą argumentacją. Uważam, że ona jest w pełni zasadna i można tylko podkreślić po raz kolejny, i to dzisiaj było podczas pytań wielokrotnie podnoszone, jakie będą skutki wewnętrzne i międzynarodowe dla bezpieczeństwa obrotu prawnego i w Polsce, i w wymiarze międzynarodowym. Myślę, że trzeba zauważyć, że procedowane ustawy nie mają żadnego związku z postulowanymi w kampanii wyborczej i powoływanym się często w wystąpieniach polityków PiS-u konieczności szybkiej reformy sądownictwa, żeby poprawić procedowanie, przyspieszyć postępowanie, przyspieszyć wydawanie wyroków. Nic w tych ustawach o tym mowy nie ma. One są po prostu po to wprowadzane, żeby w sposób instrumentalny załatwić bieżące cele polityczne. Te przepisy oczywiście naruszają wiele artykułów Konstytucji, choćby artykuł 173, który mówi o zasadzie podziału władzy, czy też o przepisach, które ograniczają wpływ samorządu sędziowskiego na postępowanie nominacyjne sędziów. No, to jest ewidentne łamanie Konstytucji, nie pomijam, ale wspominam również o zasadach dobrej legislacji, poprawnej legislacji, która przecież tą ustawą jest w sposób jawny łamana. Proszę Państwa, tu dzisiaj była mowa o PRL-u. Rzeczywiście
można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość jakby w swym dążeniu do likwidacji naszego wspólnego dorobku, ja powiem, że dorobku III Rzeczpospolitej, w tej pogoni i w tej próbie odwrócenia sytuacji wpędza nas rzeczywiście w czasy PRL-u, gdzie wymiar sprawiedliwości był podporządkowany władzy. Władzy, za którą stała partia polityczna, mająca wtedy monopol. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego że władza jest raz władzę ma taka partia, a raz ma inna partia. I to jest niebezpieczne narzędzie. Bardzo przekraczamy, proszę, panie marszałku, Rubikon. Ale czas pan przekroczył, panie senatorze. Kończąc, ja pilnuję czas. Chcę powiedzieć, że ta ustawa, jak i wcześniejsze, ustawiają nas na marginesie wspólnoty europejskiej, która hołduje rozwiązaniom, które jako ustrój państwa wprowadziły liberalną demokrację parlamentarną. My stawiamy się z boku, na marginesie tych państw. Dziękuję bardzo.